Dobra, moi drodzy, to szybciutko jeszcze tutaj zobaczymy, co w tym Edirn ciekawego jest. Tutaj, o, tu będzie walka. Tu będzie jakiś, kurde, łamigłówkowa walka. Macie. Pozbądź się wszystkich wrogów. Zagadka. O, co oni robią? Pozbądź się wszystkich wrogów. I teraz tak. Baba cmentarna. Na początku co dwie tury pochłoń wierzchnią jednostkę swojego cmentarza. I ona go... Aha. I czyli pochłoń jednostkę po prawej i wzmocnij tę kartę o 3. Okej. Dobra, czyli będzie trzeba udupiać nekery. Jak działa pożoga? Zniszcz najsilniejszą jednostkę lub jednostki. To na koniec. Zadaj jednostce 2 punkty obrażeń, jeżeli zostanie zniszczona powtórzoną umiejętność. Okej. Będę potrzebował 3 wiadra gwoździ. 3 wiadra gwoździ. Królowa się nie denerwuj. Królowa będzie zadowolona. Królowa będzie zadowolona. Ja ci dam sikać do fosy. Ja ci dam sikać do fosy. Okej. I teraz ona... I teraz tak, czekajcie. Ona zje, będzie miała 15, więc nie możemy zaatakować ani w tego, tylko w tego. Dobra. Nie? Nie zjadło? O fuck, to źle. To czekajcie, coś źle zrobiłem. Czyli jednak miałem zaatakować w tego, bo ona już nie. Dobra, jeszcze raz. Myślałem, że ona on go zje jeszcze jednego, więc to był miss. Dobra, chciałem przekombinować. Dobra. Kopać, kopać, nie gadać. Kopać, kopać, nie gadać, kurde. Będę potrzebował 3 wiadra gwoździ. Królowa się nie denerwuj. Królowa będzie zadowolona. Ja ci dam sikać do fosy. Siup. Rank 50. Mieszkańcy Bławatnego Pola. Jak wiecie, Edirn zostało zdradziecko zaatakowane. Nasze wojska, zaskoczone nagłym uderzeniem, borykają się z brakami w zaopatrzeniu. Apeluję, ażeby każdy, kto może, wsparł wysiłek wojenny stosowną darowizną. Dobra, dobra, ja już na pewno, już. Skończcie głupoty gadać. O, i tu złota skrzynia. A w gwincie czarną rajle. Jak żyć? Szybko. Teraz tak, tutaj żeśmy minęli jakąś kapliczkę. To musimy tutaj, moi drodzy, szybciutko się wrócić. Ale gdzie jest ta kapliczka? Tu. Do niej jak dojdziemy. Tędy? Cholera, w sumie nie wiem jak. Siema, Szysza. No tu jest kapliczka, no. Kurwa. Jak tam dojść?
W Kibidi nie wiem jak. Dobra, zobaczymy co tu mogę zrobić. Soul doszedł, to ja... O Jezu, Soul, kurde, doszedł do kapliczki. No to ja muszę z lewej strony tam przejść, kurde, pewnie. Czyli tutaj. Nie było to skomplikowane. Idziemy tu, koło młyna. Tu był spalony młyn. Nie, a on jest chyba cały czy spalony? O panie, to kiedyś był młyn. Co tu się wydarzyło? Pani! Mewe usłyszała za plecami głos Reinarda. Wrócił zwiadowca, mówi, że ma pilne wieści. Królowa zatrzymała konia i poczekała, aż żołnierz się z nią zrówna. Ten bez zbędnych ceregieli przeszedł do rzeczy. Pani, gościńcem jedzie silnie chroniona nilfgardzka karawana. Jeśli wierzyć plotkom, czarni wiozą na południe łupy wojenne. Reinard wydał żołnierzowi nowe rozkazy, po czym zwrócił się do Mewe. Brzmi jak dobra okazja, żeby wypełnić kufry złotem. Zaatakuj nilfgardzką karawanę, czy pozwól karawanie przejechać. Walimy karawanę na łeb! To okazja, której nie możemy przepuścić. Odpowiedziała królowa. Twój oddział zajedzie im drogę. Gascon ze swoimi ludźmi schowa się w lesie i uderzy we flanki. A ja domknę okrążenie, atakując od tyłu. Ustaliwszy plan, Mewe dała sygnał do wymarszu. Niedługo potem... doszło do walki. Podpowiedź. Ujawnij pułapkę. Musimy ich zapędzić w miejsce zasadzki. Za mną! Przenieś tę jednostkę o jedną pozycję w prawo za każdym razem, gdy odnosi obrażenia. Mewę... Jeżeli udupimy ją, to Mewę przegrywa. Nieruchome. Atakuj zasadzkę, gdy przeniesiesz wóz na pozycję... Czekajcie, aktywuj zasadzkę, gdy przeniesiesz wóz na pozycję... No to czekajcie, jak ja to mam rozumieć? Czy ja mam zadawać obrażenia? Właśnie nie muszę. Dobra. Czas na pościg! Skibidip. Wolę procen. Łatwiej ukryć. Nie śpieszyliście się zbytnio. Myślałem, że o mnie zapomnieliście. Teraz! Wow. Wow.
Ty, a gdzie ten wóz wydupił? Żaden pieniądz nie śmierdzi. Graj pan. Spokojny tutaj ten czatek, bo obserwują, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje. Walka, kurde, tu mi zarzucił. To się bufuje, moi drodzy. Ejk! Ejk z natchnieniem, kurde, nawala na łeb. No, jeszcze jeden wóz musimy zagrać. Póki żyje, nie złożę broni. Trójki, trójki, piętnastki. Nie, no, trójki mógłbym udupić. Lepiej by było. Dobra, nie ma jej. O, znów na front. Nie ucieknie! Kartę zagramy sobie. Zagramy sobie jakąś mocarną kartę. Ci się bufują. Okej. Okay. 6. Dobra. Dobra. Nie tak głośno! Oficer polityczny słyszy. Dostałeś kiedyś kamulcem w kępę? Grasz, panie. Rasheis! Intwe! Intwe! Powiedz, że żartujesz. Raz trafiłem trepa z 200 kroków. Znów na front. Ta? Mamy robotę do wykonania. Zmieniliśmy wybrane jednostki na swoje jednostki prawie w stronę. Że co? Jakby ktoś pytał, nie widziałeś mnie. Tak, okej, okay, czaję, o co chodzi. O! Oh. Wstawaj, jeśli masz honor. Karawana jest nasza, pani. Dobra. Karawana jest nasza, zobaczymy, co się dzieje. Podsumowując, nuda, cicho. Grasz plan sobie się na powiódł. Konsolecie? Nilfgaardczycy zostali rozgromieni. A gdy tylko opadł pył po bitwie, Mewe sprawdziła, co też wieziono w pilnie strzeżonych wozach. Spodziewała się złota, klejnotów, drogocennych tkanin. Zamiast tego zobaczyła brudnych, przerażonych ludzi skutych łańcuchami. Niewolnicy. Wydusił Reinhard. Ten skarb to niewolnicy. To taką przyszłość gotują nam czarni.
Mewe kazała rozkuć więźniów. Okazało się, że to edirńscy wieśniacy, których wieziono na przymusowe roboty. Jesteście wolni. Możecie wrócić do domów. Rzekła królowa. Jeśli oczekiwała podziękowań i wdzięczności... Jakich domów, pani? Spytał jeden z chłopów, wstrzymując łzy. Czarni zebrali nam ziemię. Niczego nie mamy. Nawet ubrań, jedzenia. Jeśli nas tu zostawisz, wszyscy pomrzemy. Z rąk żołnierzy, potworów, albo z głodu i chłodu. Królowa już miała odpowiedzieć, kiedy usłyszała szept stojącego za plecami Gascona. Zanim im cokolwiek obiecasz, pomyśl. To kilka tuzinów ludzi, których trzeba wykarmić, obronić, którzy nas spowolnią. Jest wojna. Wszystkich i tak nie uratujesz. Zaatakowałam tę karawanę z nadzieją, że się wzbogacę. Zaczęła królowa. Tymczasem przybyło mi tylko gąb do wykarmienia. Ale trudno. W takich czasach my, ludzie północy, musimy trzymać się razem. Kobiety i dzieci na wozy, mężczyźni pójdą pieszo. Na końcu kolumny. Ostrzegam, kto nie wytrzyma marszu, tego zostawimy na skraju gościńca. Ruszamy! Wzrok królowej spotkał się na krótką chwilę ze spojrzeniem starej kobiety, której żołnierze pomagali usiąść na koźle. Łzy wdzięczności, które ciekły po jej brudnej, zniszczonej twarzy, utwierdziły Mewę w przekonaniu, że postąpiła słusznie. Wybrałem pomiędzy jednym złem a drugim. Jezu, jak oni to dziwnie tutaj akcentują, że w sumie te wszystkie wybory są złe. Za tydzień mieliśmy żniwa zaczynać, a teraz na polach jeno popioły. Czym cesarzowi nasz owiec zawinił? To czarni potwory sprowadzili, ani chybi. Skibidi ba pa pa. Skibidi ba pa 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 pa. Czekajcie. Mieszkańców wsi Szumirady informuje, że mają opuścić osadę przed zmierzchem. Niewypełnienie tej instrukcji będzie karane z całą surowością. Co, napisali, że kurde... Ibuch. Tam jest skrzynia. O, upiór. Czy my tam przejdziemy? Tędy przechodzimy tutaj. Ej, dobra, moi drodzy, czekajcie, ja muszę zrobić screen. Moment. Dobra, screenshoty. Momencik. Ja muszę zrobić, moi drodzy, pod ten. Musicie mema zrobić z tym napisem. Znaczy z tym... Były już kuleczki? Nie. Czekajcie, muszę zrobić Discord jeszcze. Memy.
Czekajcie, musicie tak, moi drodzy, tutaj na Discordzie, ja wam wrzucę, kurde, jakie memy żeście tam nawrzucali. Napiszę tak. Podrzucam screen z Wojny Krwi. Czekam na ciekawe memy. Najlepsze dostaną jakąś nagrodę Dawidkową. Co on będzie mówił? Dej suba. No nie wiem, no musicie wymyślić. Jakoś fajnie musicie przerobić. Tutaj na Discordzie, wykrzyknik Discord, jak ktoś ten. Dodejcie tam jakie napisy, albo jako przeróbcie jeszcze inaczej. Możecie coś tutaj porabiać i wstawiajcie tutaj na memy. Wstawiajcie na zakładka memy. Tutaj. Na Discordzie. Dobra. Fajną dostaniecie. O. Czekajcie, tutaj jest do wejścia. Tu są jakieś flagi nilfgaardzkie, ale tutaj mogę jeszcze przejść chyba. Da się tędy przejść? Nie da się. Te memy memowe mają być. A tu jest jakaś zapytajka, ale zapytajka jest tu. Kiedy oddział Mewe zbliżał się do Trogiru, królowa od razu zwróciła uwagę na powiewające nad palisadą czarne proporce. Wyglądało na to, że Nilfgaard zajął już miasto. Co to za muzyka? Zwiadowcy donieśli, że budynki... Cezar, już pozdrawiam wszystkich. Od taka życiowa historia, aż pupeczka płonie D4,65 zł. Co ciekawe, magazynów pilnowych... Cezar, już ty wariacie, dzięki za donate. ...niewielki oddział Nilfgaardczyków. Bramy są otwarte. Widać, czarni nie spodziewają się ataku. Możemy wykorzystać element zaskoczenia. Odbić miasto. I zabrać złoto. Dokończył Gascon. Zaatakuj czy omiń? Walimy! Mewe nienawidziła Nilfgaardczyków i potrzebowała złota na utrzymanie armii. Miała więc dwa dobre powody ku temu, by zaatakować Trogir. Nie zwlekając dłużej, królowa poleciła żołnierzom przygotować się do bitwy. Atakuj słabsze jednostki. Czarni czują się tu jak u siebie. Pokażmy im, że się mylą. Załatwmy to szybko i boleśnie. Ha! Tak, to na pewno jest ważna lekcja. Tylko jaka? A, on ich leczy, co tu leczy, jak... Sto jeden, sto dwa, sto trzy... Nie ma śladów walki, sukinsyny. Otworzyli bramy przed... Dobra, tam cichaj, kurde, Ryla, bo to nie o to chodzi w tym. Dostałeś kiedyś kamulcem w gębę? Kurde, nie, to raz jest zły. Trafiłem trepa z 200 kroków. Zwariowałeś? Nie trzęś tym! O! A cholera. Im są więksi, tym łatwiej traf. O ty gnoju.
się przyda. Tylko jeszcze nie wiem do czego. Porządek musi zatriumfować! O kurwa, siedem... Komendant się wdupił na stół. Aha. Nie mogę. O cholera, mocarz to jest. Czy ja coś mam w cmentarzu? Tego frajera mam, dobra. Nie pocisz się w tej kurcie? Nie. Haha, to może zaboleć! O! Tego nie było w podręcznikach. Wolę procę. Łatwiej ukryć. Kurde, nie mogę. Dobra, ciul. Zobaczymy, kogo jeszcze ma. Znów na front. Wstawaj, jeśli masz honor. Jeśli masz na polu to film z Manticore, za każdym razem, gdy sojusznik odnosi obrażenia, ulepszy jednostkę o 2. Dobra. No jest. Nie tak głośno! Oficer i teraz tak. Słyszy. Zmień siłę wybranej jednostki na siłę jednostki po jej lewej stronie. No to źle to położyłem, tego konia. Fuck. Witaj, o co chodzi? No nie mogę tak zrobić. Dawam nauczkę na przyszłość. Rasheis! Intwe! Intwe! Dobra, raczej mnie nie pokona, no. O kurwa, co się tu wydarzyło? Bitwa jest wygrana, wasza wysokość. Ciup. Bitwa pod Trogirem zakończyła się zwycięstwem Mewe, co wcale nie ucieszyło jego mieszkańców. Kiedy królowa sprawdzała zawartość nilfgaardzkich magazynów, burmistrz miasta, sędziwy mężczyzna o szumiastym wąsie, poprosił ją o rozmowę. Pani, jestem stary, śmierć mi już nie straszna, więc będę z wami szczery. Wasz oddział jest nieliczny, więc nie zostawicie garnizonu do obrony miasta. To znaczy, że Trogir zaraz znów zajmą czarni. Jak tylko się zorientują, że ich dobra zostały skradzione, będą chcieli zemsty. Wy będziecie już daleko, to wyżyją się na nas. Starzec uklęknął na bruku i chwycił skraj królewskiego płaszcza. Wasza wysokość, błagam, zostawcie to złoto. Inaczej ulice Trogiru spłyną krwią kobiet i dzieci. Mewe zastanawiała się, co sądzić o starcu. Czy pochwalić go za przenikliwość i troskę o los mieszkańców, czy zganić za bezczelność i tchórzostwo. Czarna Rajla nie miała takich wątpliwości. To wszystko zdrajcy co do jednego. Nic dziwnego, że miasto wygląda na nietknięte. Musieli otworzyć przed Nilfgaardczykami bramy, a teraz jeszcze chcą, żebyśmy zostawili im zrabowane złoto. Zabierz złoto, czy zostaw złoto w Trogirze. No i co, czat? Co my powinniśmy zrobić? Cały czas chcemy dobrze. Co nie zrobimy, to źle. Zostaw, zabierz, bierz. Bier. Słuchajcie, darujemy im życie, więc powinni się cieszyć. Po chwili wahania
Mewę poleciła żołnierzom załadować zrabowane złoto nawozy. Jak sam zauważyłeś, starcze, moja armia jest nieliczna. Dlatego właśnie potrzebuję złota na jej rozbudowę. Burmistrz nic nie odpowiedział. Skłonił się królowej, po czym odszedł w swoją stronę, opierając się ciężko na lasce, jakby w przeciągu tej krótkiej rozmowy jeszcze przybyło mu lat. O cholera! Chyba wpędziliśmy go w trumnę. Nie ma co się cieszyć. Tylko patrzeć jak czarny. Kurde, ja jestem tak ogromny. Ta postać jest tak wielka w stosunku do domów, że to jest masakra. Te domki powinny być większe. No ale wiecie, to jest tak tylko symbolicznie, nie? To miasto naszkicowane. Dobra. Musimy teraz zejść. Tu jest młyn. Tylko nie wiem, czy tą stroną? Raczej nie. Raczej tą. Słyszeliście, że Trogir otwarł przed czarnymi bramy? Bez walki się poddali. Młodych i krzepkich w niewolę biorą, a starych zostawiają, żeby z głodu pomarli. Dupisz, Fleki. Królowo, mieszkańcy tej chaty ukrywali rannego Nilfgaardczyka. Gospodarz mówi, że znalazł go w polu krwawiącego i bredzącego w malignie. Uznał, że nie godzi się go tak zostawić i wziął go pod swój dach. Nasi żołnierze są oburzeni. Mówią, że wroga trzeba dobić, a nie kurować. I mają rację! Jestem poruszona szlachetną postawą tego gospodarza. Niech skarbnik wyda mu... No i kurwa, ściąć go, do widzenia, stary. Ciesz się, że cię za jaja nie powieszą. Potężny bąkol albo potężny warmianin. Tu jest jakaś upiorzyca. O! Bitwa standardowa. Mówisz, żeby gospodarza profilaktycznie też ściąć? Kundelbury, kundelbury. Penetruje w simski dziuri. To nic osobistego. Północnica to jest. Nawiedzaj cel przez 9 tur. Za każdą nawiedzoną jednostkę odnosi obrażenia. Dodaj. A tam kurde, dupisz głupoty. Zaraz cię porobimy. Masz. Uwaga na głowy! O ty chro. Raz trafiłem trepa z 200 kroków. Nie dupisz. Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. Musimy ubić. Wolę procę. Łatwiej ukryć. Spasował. A my też spasujemy i wygraliśmy tym samym pierwszą rundę. No i graj. Graj, cyganie. Ja? Ale Devix, bo tyś miał tam darmowy kodzik, nie? No wiem, oni to... No cóż mogę ci powiedzieć, Devix? No tak było, było, było.
Nie pocisz się w tej kurcie? Żaden pieniądz nie śmierdzi. Jesy jakieś? Nie, to jest Bargest. Dostałeś kiedyś kamulcem w gębę? Dawaj, dawaj, ziombel. Trzeba było słuchać mojej baby. Twojej baby słuchać, co ty gadasz? Znikasz, trzymaj się, Kadaner. Miłego dnia życzę, hejka. Wstawaj, jeśli masz honor. Zajebista jest ta karta. Kurde, ale się bufują te karty. Zgłoszę się do ciebie, jak dojdę, ogarnę coś, tak? Co tu jest? Pani, w chacie nikogo nie ma, nie licząc wisielca, który dynda pod powałą. Wypadałoby go odciąć i pochować, ale żołnierze nie kwapią się do roboty. Mówią, że dotykanie trupa człowieka, który targnął się na własne życie, przynosi pecha. A tam pierdolicie głupoty, goście, kurde. O, dostałem złoty, kurde. Złotą obwoluty. Dobra. Idziemy, wracamy. Byłam tu tydzień temu. Tam stał młyn, tu gospoda. Wszystko spalone. A po ludziach ani śladu. Nic, nawet ciał. Coś się tutaj wydarzyło. Weź zrób fajne emotki jak ma rok. Jakie rok ma fajne emotki? To se kurde idź tam, moderuj i bądź tam subskrybentem, no. Przecież rok nie potrafi w internety, przecież to mu ktoś robi, bo przecież rok to nawet nie wiedziałby, że są emotki za subskrypcję. Weźcie, przestańcie już.